przy zgaszonym świetle robią niesamowite wrażenie. Cześć kochani, witajcie na kanale Zabawkowe Testy. Fajnie, że jesteście. Zobaczcie, co dzisiaj dla Was mam. W jednym ze sklepów z zabawkami napotkałam się na takie oto balony. Podobno świecą nawet do 15 godzin. I podobno za nie dałam 18 zł, bo była przecena. Dobra, sprawdzamy, co jest w środku. Mieliście już takie balony? Piszcie, czy mieliście z takimi balonami styczność. Jeżeli nie, to zaraz oglądajcie i zaraz się przekonamy, co to jest. Dobra, czekajcie. Mamy żółty, mamy niebieski, mamy zielony i mamy biały. Od nich wychodzą, jak zauważyliście, takie oto kartoniki, takie strzałeczki. Dobra, czas zajrzeć do instrukcji. Instrukcja. Pociągnąć za pasek, aby włączyć podświetlenie. Instrukcja wypuszczenia powietrza, bla, bla, bla. No dobra, słuchajcie. Nic tu takiego ciekawego i nadzwyczajnego nie znalazłam. Max, średnia. Ja to będę pompować ustami. Tu pokazują pompkę. No, może damy radę. Dobra, od którego zaczynamy? Który Wam się najbardziej podoba? Żółty. Niech będzie żółty. No dobra, boję się trochę, ale... I co? I niby on już świeci? Widzicie? Coś iskrzy, ale chyba coś poszło nie tak. Dobra, dmuchamy. Już wiem, po co pompka. Naprawdę już wiem, po co pompka, aczkolwiek on nam... Halo, świecisz? Dobra. Świeci! Słuchajcie, on świeci! Czasami. No, jak może wyłączymy światło, to będzie lepiej. Dobra. Zawiązujemy. Słuchajcie, on teraz nie świeci, więc ja próbuję na drugim. Może tak długo leżały, że im się bateria wyczerpała, bo nie wiem, czy pokazałam Wam, ale tu jest nawet data ważności na opakowaniu. Do 2019 roku, do sierpnia, więc powinna ta bateria działać. Jak nie, to idę do sklepu i zwracamy. Ała, zacisnęłam sobie. Dobra. Słuchajcie, no... Nie chce nam świecić. Dobra, bierzemy drugi. Bierzemy drugi, nie poddajemy się. Niech sobie o tak, dynda, tutaj, widzicie, trzyma się. Zaraz Wam pokażę, dlaczego się trzyma, bo myślę, że ta dioda tutaj jest zaplątana. Nie wiem, czy widać. Na samym końcu mamy jeszcze dodatkowo taką gumkę, gdzie ta dioda jest zaplątana. Dobra, odpalamy następnego. I drugi nam też nie świeci. Czy świeci? Tutaj na tej instrukcji, na tej ulotce jest informacja, że są zaprojektowane w Wielkiej Brytanii i zmontowane w Chinach. Ale chyba im coś nie pykło, bo one chyba nie świecą. Dobra. Zaraz zgasimy światło, nadmucham jeszcze jednego. Czy nie? Dobra, może sprawdzimy na tych. Dobra. Słuchajcie, moje magiczne moce. Pap, pap. Widzicie? Jeden się uruchomił. Jest piękny, niebieski, ale... Ale super. A ten? Ten ma chyba jakąś taką słabą baterię. Widzicie to? Trochę mży, ale widać. Widać, jest tam w środku dioda. Można coś fajnego wymyślić.
super dekoracja na imprezę, na urodziny, czy jakąś inną okoliczność. No świetne! Powiem szczerze, że troszkę wątpiłam na samym początku, bo nic mi się nie świeciło, w tym trochę zaiskrzyło w żółtym, ale tak, byłam prawie przekonana, że nie będzie to świecić. Dobra, słuchajcie, zapalamy światło. Faktycznie, w świetle dziennym nie widać... Złapał jeszcze po drodze multum moich włosów. W świetle dziennym nie widać, żeby one świeciły, ale faktycznie przy zgaszonym świetle robią niesamowite wrażenie. Naprawdę sprawdzą Wam się na wszystkie imprezy okolicznościowe i zrobią mega, mega wrażenie. Udekorują Wam super dom, salę, cokolwiek chcecie, ogród. Tylko że warunek musi być ciemno. Jeżeli wytrzymują do 15 godzin, to ja jestem pod wrażeniem, wow, bomba. I powiem Wam szczerze, że kupuję to jeszcze raz. O ile wszystkie będą działać, prawda? Ale myślę, że tak. Więc się w razie czego nie zrażajcie. Ja nimi potrząsnęłam i za chwilę zaczęły działać. Dobrze, tym akcentem się z Wami żegnam. Trzymajcie się ciepło i już wiecie, co możecie wykorzystać na swoje na przykład najbliższe urodziny. Jeżeli podobał Wam się film, zostawcie dla mnie łapkę w górę i zasubskrybujcie mnie. Będzie mi bardzo miło. Cześć, pa!